Jojojojo, z tej strony Szczury, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w odcinku dedykowanym Dying Light 2. Jedziemy dalej, jesteśmy u znachorki i mamy dla niej zebrać trzy kwiatki, żeby ona pomogła nam zrobić lekarstwo dla listki w sumie, dla Aitora. Najlepiej zbierać je w nocy, bo one się świecą i mamy zbierać małe listki, a nie mamy zbierać dużych listków, bo duże listki są trujące. Także ciśniemy dalej z tym tematem. Zobaczmy. Ostatni odcinek taki był przegadany trochę. Raz w pierdol dostałem. Ale teraz już powinno być dobrze. Dobra, to jest teraz tak. Szkoda, że łuk wywaliłem. Nieświadomie całkowicie. Dobra, 160 metrów w tę stronę. Polecimy, no co? Nie ma co się tutaj bać. Dobra, może nie będzie źle. 120 metrów. O, od razu mnie złapał ty. Tu już jest pościg. I już widzę, że będzie źle. Źródło światła. Czyli będzie gdzieś miejscówkę, gdzie się te potworki ode mnie odczepią. Latareczka, bo nic nie widzę. To już jest ten kanał chyba. Dobra, ale muszę iść do źródła światła. Bo tutaj nie mam żadnego innego źródła światła, tylko ten. No jo, ale będzie też tak pierdol, już to widzę. Lecimy. Znowu mi się nie uda, pewnie tutaj znowu umrę. Już jest dwóch. 50 metrów. To jest ten. Pewnie ta główna. Dobra, chyba dobiegnę. Dobra. Bo później jakoś powolutku muszę to zrobić. Okej. Okay. Dlaczego nie działa mi? Ha? Albo w bazie może nie działa. No, tak ledwo. Dobra, byłem tam. Tylko jak mam teraz tam dotrzeć? Niepostrzeżenie, górą jakoś bym musiał. Jakoś tymi budynkami tutaj. I tam wbić do tego kanału. Cichaczem zombiaka ubić. Czekajcie, czekajcie, to trzeba coś pokombinować. Bo to nie będzie takie proste. Tutaj to spadnę, to chyba nie. Coś po cichutku muszę zrobić, spróbować przynajmniej. Chciałem skoczyć i widziałem spację, nacisnąłem, nie złapał. Nocną premię stracono. O Boże, nie chcę w oświcie. Dobra. No, jest dalej niż było. No, tu mogę spać zaraz. O, chyba, że jeszcze drugą samą mogę być. Drugą, dobra. Tam jakoś musimy iść. No spróbuję górą przejść, no bo dołem to trochę lipa. I gdzieś w ostatnim miejscu. Gdzie była ta linka? Tam była ta linka. Spróbujemy jeszcze raz. Może coś źle kliknąłem. Ale dlaczego? Mniej się wtedy przejmowałem. Prawdziwy problem to. Raz spacja za dużo. No bo zacząłem kiepsko. Co to ma być? Powrót na ziemię z elastyczną umiejętnością, aktywne lądowanie. To jest to z C chyba, nie? Muszę spróbować C nacisnąć następnym razem przy takiej akcji. Było trochę czasu, żeby to C nacisnąć.
Mój brat ma dzieciaka, coś powie. To co, do trzech razy sztuka? Bo już chyba teraz się złapał, tylko ja drugi raz spację niepotrzebnie nacisnąłem. Przynajmniej wino było dobre. Dobra, teraz jest dobrze. Okej. Okay. Ile metrów? 125. Tutaj górą spróbujemy jeszcze raz. O, dalej. Co tu jest? Słupek jakiś. Tu są panele. Jak ja tutaj tędy szedłem? Tutaj wjechałem. Światło, światło. Tutaj doskoczę. Doskoczyłem. To jest tam. W sumie. Czekajcie, spróbuję na to tam lecieć. To nie udało się. Tu. Dobra. Miałem zamienić w opcjach jeszcze. O, dobrze, że mi przypomniało się. Grafika, sterowanie. I teraz przypisanie, odwrócone sterowanie paralotnią. O, teraz to powinno zadziałać. Czyli na W będę się wzbijał, a nie. Dobra. Dobra, ale nie ma dramatu. Już jest 70 metrów od tego. No i teraz co? Jak to mam zrobić? To jest tyle tych zombiaków. I co, ja mam je pokonać? Te zombiaki? Co ja mam sobie zrobić? Mapa. Czy tu jest jakiś bliższy punkt odrodzenia? Tutaj jest misja. Tak na... No ej. Tu jest misja, tak? Na obrzeżach. Albo tu, albo tu. Ja jestem tu. Tu jest jakiś domek. Nieznane miejsce. Tutaj jest to. Przed chwilą to widziałem. Dobra, był ranny. Majerka za... O kurde, blaszka. Co ja mam teraz zrobić tutaj? Tu jakoś zejść i po cichaczu chyba. Okej, użyłem C. Nie umarłem. Tam jest wyjedz. Dobra, chodź. Mam nadzieję, że to jest ostatni. Idzie jeszcze jeden, dobra. Tutaj spróbuję ich ubić. Po cichu bym wolał to robić. Dobra. Czekajcie. Ile mam metrów tam? Wiem, że jestem na terenie? No tu jest ten płatek. Znalazłem. A, czyli już jestem na obszarze zadania, dobra. Tylko tutaj widzę, że jest zombie. Ja sobie patroluję, dobra. Jeden. Okej. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Gdzie jest drugi? Może tam po drugiej stronie. Tam chyba widzę jeden.
Kurde, no nie widzę. Tam jest jakiś płatek chyba. Bo tu się takie kółeczka pojawiają. Nie, to jest śmietnik. Obszar. Bony na chemikalia. I tam jest wyjedz. I no to tam to nie jest dobry pomysł. Tu gdzieś muszę powalić, czekajcie. Po tej stronie było chyba bezpieczniej. Nie widzę tych grzybów. Tych płatków. Jeden był. Ja tak muszę obejść. Może to bym cichaczem pozabijał ich. Tutaj przeszedł. Idzie za mną, dobra. Chodź, ubijecie. Byle wyjdę nie zaalarmować. Czekajcie, bo tutaj mi brakuje. Gdzie jest to lekarstwo? To jest lekarstwo? Przywraca naszą część odporności. To jest to lekarstwo. Chyba. A? Weźmy to teraz. Zrazu. Dobra. I jeszcze raz. Teraz już będzie to lepsze. Dobra, ale to za chwilę użyję. Dobra, idą dwa. Chodźcie. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Okay. Gdzie są te grzybki? Te roślinki. I to jeden tylko był? Po tej stronie? Mapa, duży jest ten obszar misji? Nie wiadomo, ale idę w dobrą stronę raczej. Jest tam jeden. Jedna roślinka. Okej, obszar skażony. Jak ja mam to teraz wejść, żeby nie umrzeć od razu? Czy mam tutaj jakieś coś? O, to. Osoby zarażonych. Czekajcie, a... zamiast tego... O, odporność na toksywy. Toksyny. To może być dobre. Mogę użyć? Nie tak. To wejdę tu jeszcze raz. Ale odporność na toksyny. Taka mi odporność na toksyny. No to jest lipa straszna, jak ja mam to zrobić? Masz mało zdrowia. Dobra. Jestem trochę w czarnej D. No, obszar skażony i tak tracę szybko. Ale to się odnowi tu, żebym godzinę tu stała się odnowi? Raczej nie. Czekajcie, na dole spróbuję przejść.
Dobra. Tam jest wyjedz, tam jest kwiatek. Dobra. O nie. Dobra. I tu na dole też było ten. Trzeba było górą przejść może. Nie żyje. Ale mam dwa. Odrodzenie. Jeszcze raz się muszę tam dostać. Kurde, ciężka ta misja. Dla mnie przynajmniej. Bo trzeba wsadzić jakieś lekarstwa teraz. O. O. To. To. A tutaj. I co miałem? Siódemka to jest, to jest. Niech będzie to. Dobra. Ciężka misja. Wszystko mi wygniło. Jeszcze jeden samotnik mi został. Dobra, wracamy tam. Trochę ta odporność moja kiepściuska. Zawsze się haruje. Przynajmniej wino było dobre. Dobra. Tyk. Gdzie jest ten obszar? Znaczy ta misja. Dał tą stronę. O, lepszą trasę znalazłem. Lepszą, inną. Tam jest, to są grzybki to? Znaczy to, nie, tam jest 70 metrów, w tamtą stronę. Tu. Nie wejdę tędy. Dobra, stąd zaczynałem. A, to teraz tak, odporność na truciznę. Doładujmy. Nie najlepsza, ale no musi starczyć. To było za proste, by po śmierci to się tu odnowiło. Cięło ich. Dobra, te zombie się odrodziły, a nie odrodził się kwiatek. A myślałem, że pójdę na łatwiznę. Tam jest wyjazd, to tam będzie ciężko. To jest zombie? No jest. Okay.
Tam jest grzybek, coś tam zielonego się świeci. Znaczy ta roślinka cała z tymi grzybami. Dobra, tamten niech przyjdzie. Tam jest roślinka. Dobra, chodź do tu. O nie! Ta świnia przyszła. Nie tu. Nie mogę ten. O Boże, to będzie zgon, jak nic. Jest niby obszar zadania i co z tego? Dobra, to był dobry pomysł, żeby do wody skoczyć. Jechał. Dobra, utopił się. Jak coś, to do wody można wskakiwać. Dobra, to jest jakaś informacja. Ale ja nie widzę tych grzybów, tych roślinek, listków. To jest zebrane. Dobra. Gdzie są te roślinki? Lepiej jestem. Tam się ganiają. Tu widzę tą roślinkę. Muszę iść na drugą stronę chyba. Jest tutaj coś do wejścia? Tędy mogę wejść, spróbować. Tam jest wyjazd, no to ten jest trochę niebezpieczny. Czekajcie. Ale mam zagrychę. To już jest rano? I co, nie zdobędę teraz tego, muszę znowu iść na noc. Poczekaj. Jest grzyb, jest tu. Ale nie zbiorę. Dlaczego nie mogę zebrać? Działała mi broń, a ta broń to wytrzymała tu jest. Ja się wkurzyłem, no i co, muszę iść spać, znowu już widzę te kwiaty tu. Muszę iść spać. To ja cię pierdzielę, przyjdę tu przy okazji w nocy. Nie będę mnie wciula robić. Tyle się namęczyłem i nie zrobili mi nic. No, zadanie związane z fabułą. Idziemy jeszcze tego żuwana zobaczyć. Wkurzyli mnie. Jest ten one, tu gdzieś 180 metrów w tę stronę. Wykryto pojemnik z inhibitora. Dobra. O, takie grzybki tutaj sobie rosną. Te kwiatki sobie rosną i co? Jeszcze nie idzie!
Jakiegoś bandziora zapałem. Okej. Przy okazji coś chociaż się udało zrobić dobrego, bo... No jeszcze po tej nocy to nie ogar, jestem straszny. Dobra. Jak teraz do góry to muszę jakoś wejść. Jedzie autobusy, coś te sprawy. Tak, to nie wskoczę raczej. Fajnie by było, jakbym wskoczył. O, udało się, dobra. No jeszcze do góry? Okej. O. Dobra. Jest jakaś drabka. A, bo jest w tej kantynie, idę do kantyny, dobra. No tak, gadali o tym. Może będzie tu więcej zadań jakiś. Chyba jaki jest limit na zadania. 5 metrów na dole, dobra. Juan Rainer? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Meyer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu Vini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jakoś nie wygląda za dobrze ten Vini. Proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Meyer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny wódz Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vini? Nie wiem. Nie bój się. Mutas. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. O, co zrobił? A, Vini, kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Ciężki wpierdol mógłby ci zaoferować. Dobra, przekonamy go. Nie będę go prosił, ale go przekonam. Słuchaj, spróbuję. Mogę ci pomóc tak samo jak Matowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. A, to wszystkie opcje będę wykorzystywać. Grozimy. Co powiesz na sąd wojskowy? Matt mógłby to załatwić. Sąd wojskowy? Nie masz pojęcia, do kogo mówisz, co? Kto dogadywałby kontrakty z dostawcami? Kto karmiłby armię? Zaopatrywał ją w broń i ubrania? Tydzień mojej nieobecności i stróżowie prawa zostają z niczym. Zaopatrzenie to wszystko. Nie znaleźliby kogoś innego? Próbuj inaczej. Tym razem bez improwizacji. No, prosi, to nie trzeba. Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Dobra. Wracając do spraw istotnych, jak? Teraz udało mi się dogadać z księciuniem? Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Że pysznie. Mówiłam. Szkoda, że nie mamy dobrego. Zajrzyj do mnie. Albo... Dobra, ona coś wie. Kropli pino. A może owoce? Słodycz zawsze dobrze mi robi między cięższymi potrawami. Dobra, o, jest zadanko jakieś chyba. Jest mój anioł stróż. Anioł stróż?
Gdybyś nie pomógł z renegatami, byłbym teraz bez pracy. Albo życia. Nie bądź taki skromny. Ja stawiam. Jestem Nikolas. Dobra. Dobra, znasz Franka? Dobrze znasz Franka? Nie jesteśmy jakimiś kumplami z wojska, ale wiem, że dawniej był grubą rybą. Komandosem sił specjalnych, nocnym biegaczem. Był naprawdę wysoko postawiony. Ojej. Aż do czasu jednej misji, kiedy poprowadził ludzi do wieżowca VNC, doszło do rzezi. Po tym zdarzeniu porzucił mundur i otworzył rybie oko. Dostał od życia drugą szansę, ale wspomnienia nie dają mu spokoju. Codziennie wraca myślami do tej misji. Przeżywa ją od początku do końca. Bez wody by sobie nie poradził. Widziałem go zalanego. Takie chlanie na umór w niczym mu nie pomoże. Pomyśl, jak się zachowuje, kiedy nie chla na umór. Opowiedz mi o Lawan. Frank mówi, że babki jak ona dostawały kryptonimy po nazwach drinków. Krwawa Mary, Margarita. Lawan ma ognisty temperament. Lepiej nie zachodź jej za skórę. Raz z nią zadrzesz i wystarczy. Koniec gry. Dobra, to kantyna teraz. Jak funkcjonuje to miejsce? Rybie oko? Lepiej niż ktokolwiek podejrzewał, kiedy Frank ogłosił otwarcie. Góra dwa dni i do lokalu wlezą SPC albo wysadzą go renegaci. I co? Oko stoi dalej. To najbezpieczniejszy punkt w okolicy. Neutralny grunt. Przychodzą tu nawet bandyci, żeby dobijać targu. Można odpocząć bez strachu o to, że się oberwie. Konflikty zostawiamy za progiem. Potrzebowaliśmy tego. Dobra, to trzeba iść. Muszę iść. Czekaj. No właśnie. Nie chciałbyś trochę zarobić? Zależy w jaki sposób. Prosta robota. Pod rybim okiem jest stacja metra. Do niedawna lampy UV chroniły metro przed zarażonymi, ale przestały działać i rozpełźli się po tunelach. Oczyści tunel. Co się stało? Co się stało? Może to lampy nawaliły, ale wątpię. Niedawno je wymienialiśmy. Coś sabotuje? Może coś przecięło kable? Ale co? Zarażeni by ich nie poprzegryzali. Ilu zarażonych trzeba, żeby przeciąć kabel? Chociaż z drugiej strony... Słyszałem już takie historie. O gryzoniach, które ze sobą współpracują. Działają według planu. Jak gdyby były całkiem bystre. Jeden klient opowiadał mi kiedyś, jak wpadł w pułapkę. Podobno zgraja gryzoni zapędziła go w ślepy zaułek w ciemnej strefie. Specjalnie nie zachowywały się jak bezmyślne stado. Przeżył tylko dlatego, że udało mu się wejść na śmietnik, a stamtąd na schody ewakuacyjne. Okej. Ale nie dawałbym temu wiary. Gdyby takie rzeczy się działy, to częściej byśmy je widzieli. Może chodzić o bezpieczniki. Najlepiej udać się od razu do rozdzielni. Dobra. Chcesz, żebym włączył lampy? Tak, kieruj się od razu do rozdzielni. Możliwe, że po prostu wywaliło bezpieczniki. Jeśli tak, to wystarczy na nowo uruchomić główne zasilanie. Zanim pójdziesz, mam coś, co może ci się przydać. Specjalność lokalu. Rozgrzeje gryzonie do czerwoności. Tam dużo będzie. Niby to tylko bimber w butelce ze szmatą. Ale daje radę. A jeśli nie chcesz robić zamieszania, możesz się przemknąć obok zarażonych. I tak się usmażą, kiedy włączysz lampy. A tobie zostanie porządny samogon. Dobra, zajmę się tym. Okej, odszurzanie, to za chwilę to zrobimy. Ale teraz będę kończył. Niestety nie udało się zebrać tych kwiatków dla Aitora. Były podjęte 3 próby. Dzięki. Trochę mnie to zaskoczyło. Jeden został kwiatek, ale noc się skończyła, nie zdążyłem. Ale już będę wiedział gdzie iść, żeby po drugiej stronie. Także przy okazji to się zrobi. Teraz będziemy szli do Lawan. Mamy misję na szczury. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Może te szczury zrobimy. Nie będziemy cisnęli cały czas tylko fabuły. Także dzięki za teraz. Jeśli się podobało, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie mojego kanału. Na razie, hej.